Cześć, witam Was serdecznie. Moim gościem jest Andrzej Zbigniew Leszczyński. Jesteśmy teraz na Wydziale Rzeźby i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Andrzej tutaj prowadzi zajęcia z fotografii, uczy studentów fotografii. Uczy również w liceum plastycznym. Andrzeju, jaką poradę byś tutaj zastosował, jaką byś radę dał dla zaawansowanych fotografów, ci, którzy mają opanowany warsztat, czyli nie martwią się już aparat, wiedzą w miarę co fotografować, jak dany temat fotograficzny ująć i właśnie co dalej? Rozwiązań jest bardzo wiele. No, każdy szuka dla siebie. Mnie najbliższe były takie doświadczenia czy przykłady fotografów już uznanych, którzy pogłębiali swoje doświadczenia fotograficzne, swoją wiedzę ogólną, nie tylko fotograficzną. Przyglądali się światu, pokazywali jego mankamenty, próbowali ulepszać, udoskonalać, reagowali na zło, które się toczy wokół nas. Czyli są tacy wrażliwi, tacy poszukujący, nieprzechodzący obojętnie. Nie patrzący tylko na swoje podwórko, ale wychodzący szerzej. Te wszystkie słowa, które mi się tutaj w głowie układają, zamknąłbym w takie jedno, które ma wiele, wiele ważnych dla mnie odniesień. Mianowicie namawiam Państwa, żebyście fotografując filozofowali. To filozofowanie w takim znaczeniu poszukiwania, dzielenia włosów na czworo, trochę bycie przewodnikiem, trochę bycie poszukiwaczem, odkrywcą. Myślę, że jeżeli będziemy tak patrzeć na świat, to nasze zdjęcia będą otrzymywały ten ładunek emocji i jest szansa, że widzowie oglądając Wasze zdjęcia będą ten ładunek odbierać. Dla mnie takim wzorem, w którego wpływem jestem bardzo silnie, jest Sebastião Salgado, brazylijski fotograf, który ma przebogaty dorobek, ale w tej chwili on dużo mniej fotografuje. On się włączył w taką ogromną akcję ratowania ziemi i ma własną fundację, ma własny grunt, na którym robi rewelacyjne rzeczy. I to jest taki wzór, może niedościgniony dla mnie, ale wzór, który ociepla moje myśli na słowo fotograf. Bo on rzucił swoją karierę ekonomiczną, został fotografem, robi świetne zdjęcia, a oprócz tego jest stuprocentowym człowiekiem, który działa na rzecz innych ludzi. Każdy swoją osobowością, swoimi doświadczeniami, swoim światopoglądem, stosunkiem do religii, do innych ludzi, do różnych grup ludzi, podkreśla, rozwija, idzie w różną stronę ta historia, ta opowieść. Myślę, że nie będę umiał tego jakoś tak sformalizować. Chyba najważniejsze jest to, żeby każdy swoją historię opowiadał zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wtedy ta historia będzie prawdziwie emocjonalna. I to chyba najważniejsze jest, żeby nie robić pod publiczność, żeby nie robić zdjęć wbrew sobie, bo to prędzej czy później będzie widoczne i te zdjęcia będą nienaganne technicznie. Tam, gdzie ma być ostre, będzie ostre, tam, gdzie ma być ciemne, będzie ciemne, ale zdjęcia będą puste, bez tego ładunku emocjonalnego. A ja przynajmniej bardzo cenię zdjęcia, które niosą taki ładunek i które wywołują we mnie drżenie tu wewnątrz i gęsią skórkę. Wtedy aż przysiadam i mówię: świetne zdjęcie, świetne zdjęcie. Czasami syczę, świetne zdjęcie, żałuję, że nie jestem autorem, że nie było mnie tam i nie zrobiłem zdjęcia, ale to już im jestem starszy, tym rzadziej się zdarza. Natomiast bardzo sobie cenię zdjęcia, które są takie właśnie z ładunkiem emocjonalnym i opowiadają historię, którą ja czytam i która budzi we mnie jakieś emocje. Takie drżenie właśnie pobudza mnie do myślenia, zastanawiam się,
jak to by można było jeszcze rozwiązać, albo rozwinąć, albo coś tam. Albo opowiadam znajomym chociażby, to też już jest takie przeniesienie tych emocji z fotografii na następnych ludzi i namawiam ich, żeby zobaczyli, obejrzeli, żebyśmy wspólnie tam poszli. Fotografia no, już blisko, prawie będzie dwustulecie niedługo. Przesadziłem, bo to jest 1839 rok, to jeszcze troszkę do dwustulecia, ale odkąd istnieje fotografia, wszyscy biegają z aparatami i fotografują. No, znowu przesadzam, że biegają, ale od niedawna już zdecydowanie biegamy z aparatem i fotografujemy. Można sobie pomyśleć, że wszystko już zostało sfotografowane. Naszym zadaniem jest refotografowanie, czyli powtórna fotografia. I przy tej powtórnej fotografii ten wewnętrzny, ten indywidualny odcisk jest bardzo ważny. Żeby to nie była taka pocztówka, tak jak było w latach 50., 60., nie? Ładne miejsce, pstryk, pocztówka. Teraz chcemy, żeby to było takie bardzo osobiste, takie bardzo indywidualne, inne spojrzenie, świeże spojrzenie, z innego punktu widzenia, jakieś tam super, hiper, tak naprawdę przemyślane, tak naprawdę wyważone, tak naprawdę nieprzegadane, tak naprawdę bez fajerwerków, bez wodotrysków, tylko czysta treść, bo jak jest za dużo elementów na zdjęciu, to zdjęcie nie jest czytelne przez widza. Autor musi pamiętać, że tylko on był w tym miejscu i tylko on fotografował. Widz patrzy tylko na obraz, już bez tych emocji, bez tych skojarzeń, nie czuje zapachu, nie widzi, co się wydarzyło później, a co było wcześniej. On patrzy na czysty obraz. Może zerknąć na niego 10 sekund, a może patrzeć przez 4 godziny. Jego prawo. On przez te 4 godziny może przyglądać się każdemu źdźbłu trawy i analizować ich układ, jeżeli ma tylko ochotę, jeżeli tylko go to zainteresuje. Więc ten przekaz na zdjęciu powinien być w miarę uporządkowany, w miarę klarowny, no, skrajnie. Buduje się zdjęcia, gdzie właściwie nie ma nic. Jest kawałek białej ściany z jakąś plamką i takie fotografie też powstają. I też są fani takiej fotografii. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję. Dobrego światła życzę. Dziękuję, do zobaczenia.